Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna ciekawostka z GTA 5, a mianowicie nawet w sumie powiedziałbym ciekawostki, ponieważ są to trzy nawiązania do Jezusa Chrystusa, które udało mi się w GTA 5 znaleźć. Pierwsza rzecz to, jak widzicie, malowidło na pewnej ścianie. To jest właśnie sam koniec tutaj, powiedzmy, prawej strony mapy, gdzie są takie domki, powiedzmy, jednorodzinne. I jak widzicie, na tej ścianie możemy zobaczyć malowidło Jezusa Chrystusa, który jest przybity do krzyża. No ale powiem wam, że to nie jedna tylko tutaj, nie jedno nawiązanie do Chrystusa, ponieważ wcześniej pokazywałem wam też kolesia, który niby go udawał. Było to mniej więcej na molo, więc pewnie kojarzycie. Jeśli nie widzieliście jeszcze, to możecie sobie kliknąć w adnotację, w której macie tutaj wszystkie moje ciekawostki. Możecie sobie do tego wrócić. Każdy tytuł ciekawostka ma odpowiedni, tak abyście mogli sobie to wszystko potem łatwo znaleźć. Tak więc tu już kolejne nawiązanie do Jezusa Chrystusa, ale to nie wszystko, ponieważ jeśli pojedziemy sobie do obozu altruistów, to tam też kilka takich nawiązań do Chrystusa będzie, chociaż tam, powiem wam szczerze, bardziej jest to niewytłumaczalne, ponieważ nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego właśnie oni takie motywy na swoich ciałach, bluzkach mają. I tu jest właśnie pierwszy motyw. Jak widzicie, na bluzce jednego z altruistów widzimy twarz Jezusa. Można tą twarz Jezusa spotkać na właśnie bluzkach kilku osób w obozie altruistów. I powiem wam, że nie mam pojęcia, dlaczego właśnie tutaj altruiści, którzy totalnie nie wyznają tej religii, mają na bluzkach, czy też nie tylko na bluzkach, bo zaraz zobaczcie coś jeszcze, właśnie motywy z Jezusem Chrystusem. No i zobaczcie, mamy kolejnego kolesia, który... O, właśnie teraz będzie lepiej położony nawet. Zobaczcie, teraz wam to pokażę dokładnie. Jest kolejny koleś, który ma tym razem tatuaż. Ten koleś właśnie, ci kolesie w szlafroku, bo ich jest kilka zawsze, jak wbijemy do obozu, ma właśnie tatuaż z motywem Jezusa Chrystusa. To też mnie osobiście dziwi, że właśnie tacy ludzie, tacy złoczyńcy, mógłbym powiedzieć, mają wytatuowanego, czy też na bluzkach Jezusa, twarz Jezusa. Jak widzicie, jest to bardzo dobrze widoczne, więc to chciałem wam w dzisiejszym odcinku pokazać, te właśnie nawiązania, kolejne już nawiązania do Jezusa Chrystusa. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!